Cześć, witajcie na kanale TechWish.pl i dzisiaj zapraszam Was na pierwsze wrażenia i szybki unboxing z długo wyczekiwanego Poco F2 Pro. Zapraszam. Telefon przychodzi do nas zapakowany w eleganckie czarno-żółte pudełko, a w środku otwierasz do wysuwania tacki karty SIM, instrukcje obsługi, przeżyczyste etui ochronne, które wewnątrz jest dosyć miękkie, na zewnątrz twarde, ma delikatnie chropowatą fakturę, posiada wycięcie na aparat oraz gniazdo ładowania. Telefon, do którego przejdziemy za chwilę, kabel zasilający na USB-C oraz 33-watową szybką ładowarkę. No i okej, telefon mamy już odpakowany. Pierwsze, co rzuca mi się w oczy, to bardzo elegancki design. Zarówno z przodu, jak i z tyłu mamy Gorilla Glass 5. generacji. Z tyłu kolor Cyber Grey, czyli taki szary, bardzo ładnie się mieni. Wygląda to naprawdę elegancko. Zestaw aparatów w okrągłej formie, zaraz troszkę więcej o nich powiem. A na dole mamy diody doświetlające. Z boku przycisk włączania i wyłączania w kolorze czerwonym nadaje bardzo fajnego takiego pazura temu telefonowi. Od dołu głośnik, gniazdo zasilania USB-C oraz miejsce na kartę SIM. Od góry mamy port słuchawkowy mini jack oraz aparat przedniej kamery, który wysuwa się ze środka aparatu, dzięki czemu mamy do dyspozycji cały przedni ekran. No i przechodząc do ekranu, mamy tutaj AMOLED o przekątnej 6,67 cala. Jest to bardzo duży ekran, nieskażony żadnym notchem ani żadnymi przyciskami, dzięki czemu uzyskujemy praktycznie prawie całą powierzchnię, która nam się tutaj wyświetla. Może być ona ekranem. Jest to naprawdę bardzo przyjemne, bardzo fajne doznania. Spróbujmy sobie założyć tego case'a, jak to będzie wyglądało. Jest on dosyć miękki w dotyku, dzięki temu bardzo łatwo się go tutaj zakłada. No i powiem szczerze, że wygląda telefon na zabezpieczony. Aparat nam się teraz zrównał z case'em, dzięki czemu nie wystaje. Właściwie żaden z elementów więcej nie wystaje. Mamy dostęp do naszego portu słuchawkowego, możemy też wysunąć aparat i mamy dostęp do głośnika i zasilania. Mamy tutaj aż 4 aparaty. 64 megapiksele ze światłem 1.9, to jest nasza główna kamera. Mamy 5 megapikseli ze światłem 2.2, telefoto czy też makro. 13 megapikseli ze światłem 2.4, szerokokątny oraz 2 megapiksele ze światłem 2.4 do wykrywania głębi. Przednia kamera wysuwa nam się ze środka z bardzo fajnym efektem. Te diody, które są tutaj zamieszczone, możemy ustawiać w różnych kolorach. Są one również sygnalizatorem naszych powiadomień. Bardzo fajną funkcją jest to, że nie musimy się martwić, że ta kamera nam się złamie, jeśli telefon nam przez przypadek wypadnie, ponieważ jeśli on wyczuje, że go upuszczamy, automatycznie się chowa. Jeśli chodzi o specyfikacje, to mamy tutaj Snapdragon 865 w dwóch wersjach 6 lub 8 GB RAM oraz 128 lub 256 pamięci wbudowanej. System operacyjny to Android z nakładką od Xiaomi. W ekranie mamy wbudowany czytnik linii papilarnych, który działa bardzo szybko. Możemy również skorzystać z formy odblokowywania poprzez rozpoznawanie twarzy. F2 Pro posiada baterię o pojemności 4700 mAh, którą dzięki szybkiej ładowarce załączonej w zestawie naładujemy w około godziny. Podsumowując, ten telefon robi naprawdę bardzo dobre pierwsze wrażenie. Jest bardzo ładnie wykonany, ma bardzo dobre parametry. Z rzeczy, które najbardziej mi się podobają na pierwszy rzut oka, to czytnik linii papilarnych wbudowany w ekran, który działa naprawdę bardzo szybko. To jest super sprawa. Brak noczy i właściwie wypełniony cały ekran, możemy korzystać z niego od początku do końca. Nie ma zaburzonej żadnej symetrii ani harmonii. Naprawdę bardzo dobrze. Napiszcie w komentarzach, co sądzicie o tym telefonie oraz co chcielibyście, żebyśmy przetestowali dla Was. Pełna recenzja pojawi się na naszym kanale, więc subskrybujcie, żeby nie przegapić kolejnych odcinków, a ja zapraszam Was już do kolejnego. Cześć!